Kto tu się tak cieszy? Ojejku. I bardzo poirytowany jestem faktem, jak się utrudnia ludziom. Tu sobie palucha przypaliłem. Ale jaja, w ogóle nie da się z tego skorzystać, nie? Wkrętarki, żeby było prościej. Wtedy to okno jest takie... Już tak hardkorowo wieje z każdej strony. Siemaneczko, ja jestem Hubert i po powrocie z Mazur witam Was w naszej ulubionej miejscówce nad Pilicą w Sulejowie, pod Sulejowem w miejscowości Kurnęc i chciałem Was przywitać tutaj, póki jeszcze Armagedon nie nadszedł, ponieważ już tak hardkorowo wieje z każdej strony i tak dalej, a ja rozstawiam przyczepę w naszej miejscówce. Kto nie widział filmu z zeszłego roku z tego miejsca, to odsyłam tutaj, gdzieś będzie odnośnik do tego filmu, a ja tak. Podpinam wodę, zbiornik na szarą wodę i robimy obiadek, ponieważ jest dzisiaj sobota, przyjechaliśmy sobie tutaj z soboty na niedzielę odpocząć. Pomimo tego, że znowu jest zapowiedź bardzo fatalnej pogody, to chcemy tutaj spędzić trochę czasu. Także zbiornik odstawiam na swoje miejsce, muszę puścić gaz oczywiście i te wszystkie rzeczy, które są najpotrzebniejsze, żeby funkcjonować sobie w przyczepie, korzystać z kuchenki i tak dalej, i tak dalej. Także biorę się do roboty. Oczywiście rzeczy, które są mi potrzebne, to jest pompka wody, wąż odpływowy do zbiornika z szarą wodą, na szarą wodę, który już sobie tutaj ustawiłem, więc muszę sobie to podłączyć tutaj. Jak widzieliście, szybka akcja, ogarnięte. Szara woda, czysta woda. I teraz trzeba parę rzeczy z przyczepy przenieść do bagażnika samochodu, ponieważ no wcześniej wrzucałem na działce do przyczepy jakieś leżanki i tak dalej, które już dzisiaj się mogą nie przydać, bo już delikatnie kropi. O, zobaczcie sobie na aucie. Już delikatnie kropi, więc o, leżak oczywiście do bagaja. Nie mieści się, muszę położyć tutaj siedzenie w samochodzie i teraz już wszystko nam tutaj wejdzie elegancko. Druga rzecz to jest drugie krzesełko takie składane i stoliczek turystyczny. Z tego miejsca jeszcze raz chciałbym Piotrowi podziękować za prezent, czyli te plastiki do potwór, bo to jest szybka akcja, teraz spuszczam to sobie, może i dynda i tak dalej, ale to nie przeszkadza to tak naprawdę w niczym w trakcie jazdy. Nie słychać tego, to przecież nigdzie się nic nie uszkodzi. Zarąbista sprawa. Jump! Skak! Jump! Koala! Jump! Dobry no. Pies! Super! No, także jak widzicie, psa też trzeba troszkę zabawić po podróży. Szybkiej, krótkiej podróży, bo 40 minut jechaliśmy tutaj z domu, ale wieje już całkiem przyzwoicie. Alerty RCB rozsyłają, także czekam. Słuchajcie, taka ciekawostka dla wszystkich zainteresowanych odnośnie tego oto tutaj lufciku w dachu, okna dachowego. Nie wiem, czy one wszystkie w ten sam sposób wyglądają, ale u nas można je podnieść do góry, tak otworzyć na maksa. Ale w tym momencie bardzo wieje i tutaj jest ta rączka taka, jak sobie zjedziemy na dół, to tutaj jest takie specjalne miejsce i takie czarne dzyngle. I jak to się tutaj ładnie pozamyka, to wtedy to okno jest takie, że wiatr nie powinien tego poderwać i mam nadzieję, że teraz sobie trochę przewietrzymy, no bo jak wiecie, w Polsce teraz obecnie mamy fajne, piękne 30-stopniowe temperaturki, no i w przyczepie bez klimatyzacji trzeba sobie jakoś radzić, a teraz bardzo wieje, więc te zabezpieczenia tutaj, no mam nadzieję, że nam się sprawdzą. No dobra, no my chwilę ochłonęliśmy, dojechaliśmy w porze obiadowej, tak jak wspominałem wcześniej, więc trzeba się wziąć za jedzonko, a na obiad będą takie oto... Ale wąsem, zobacz, piękna.
Tak, będziemy jedli meksykańskie jedzonko, czyli tortille na placku pełnoziarnistym z kabanosem roślinnym od Tarczyńskiego, bo jest takie cudo fajne na rynku, dostępne, bardzo smaczne. Polecam wszystkim mięsożercom stestować sobie. O, zobaczcie, polecajka roślinna. Bardzo fajny produkt, bardzo smaczny, a tortilki sobie zjemy z warzywkami, oczywiście tym kabanoskiem dla zagęszczenia i warzywkami oczywiście, które tutaj mamy, jakieś pomidorki, papryki, ogórki, sosik jogurtowy, a sosik robimy, w sensie Zuzia robi, z jogurtu i takiego serka kanapkowego dla zagęszczenia, żeby to nie było takie wodniste. Zamiast majonezu, to jest bardzo fajne rozwiązanie. Do tego ząbek czosnku i będzie klasa. No także mi tortille nigdy najlepsze nie wychodziły, więc ja zajmę się innym problemem, który tak skrupulatnie zostanie rozwiązany tak naprawdę prawdopodobnie w kolejnym filmie, a jeżeli nie, to jakoś tam w najbliższej przyszłości. Czyli odkręcę tą bananową szafkę, bo ona tutaj... No, o, zamknęła się teraz. O, ale... No, trzyma się tak jak się trzyma, więc trzeba ją wyprostować, ale na ten moment odkręcam w czasie, kiedy Zuzia sobie tutaj przyrządza pyszne jedzonko. No i do odkręcenia sobie użyjemy wkrętarki, żeby było prościej. Ja mam tutaj taką specjalną końcówę, która jest do spuszczania podpór i to jest niesamowity komplet, że nie trzeba tym kluczem ręcznie tego wszystkiego robić, tylko tą końcówę po prostu jak się ma, to jest wkrętarka i siemano. Piękna sprawa. Niesamowite. No, niesamowite to będą te tortilki. Także mam taki zestaw bitów, więc sobie dopasuję jednego bita zamiast tej końcówy oczywiście i pozbędziemy się problemu na chwilę, a będzie to wstęp do kolejnego filmu, na którym będziemy to prostować. A że jesteśmy na miejscówce mocno kajakowej, co teraz sobie widzicie, trochę tych kajaków stoi tutaj na wybrzeżu, ponieważ dużo ludzi w tym momencie, jak my przyjechaliśmy, kończyło swoje spływy, to być może jutro przy niedzieli, jak pogoda dopisze, też sobie taki spływ uskutecznimy, ponieważ jest to taka aktywność, którą my bardzo lubimy, a wam się ona nie podoba, ale to może nie płyniemy, co? Wyjdzie w praniu. Ty, nie chce mi się. A tutaj tak naprawdę są dwa zawiasy do odkręcenia i półka będzie i cztery śruby. I półka nasza. Teraz te mikrośrubki, które tutaj są, żeby ich nie zgubić, ja w sumie wkręcę je z powrotem w to samo miejsce, żeby po prostu nie wsiąkły. O, a prace tutaj wyglądają następująco. Warzywka i serek pokrojone. Czyli zaraz będziemy jedli. A technicznie będzie na ciepło ten posiłek. I wykorzystamy do tego pierwszy raz taką patelnię do grillowania, która tutaj była w zestawie. Tylko ta patelenka jest do tego, żeby ją tutaj wrzucać, do tego opiekacza tak jakby i z góry sobie to... A my wykorzystamy ją w piekarniku, w którym już, jak widzicie, płomień jest i grzejemy sobie ten piekarnik po prostu. Wsadzimy całą tą patelenkę do środka. No i słuchajcie, zmiana taktyki. Patelenka z gotowymi tortilkami niestety nie zmieściła się do piekarnika i będziemy korzystać z opiekacza. Rozdziewiczamy go. Ej, nie zrobimy, bo one dotykają tego opiekacza. Przecież nie może tak być, no. No co? Ale jaja, w ogóle nie da się z tego skorzystać, nie? To jest na jakąś pizzę, coś płaskiego.
Dobra, no ale to... pizza by się w tym też nie zmieściła. Tylko jakąś kanapkę taką cienką można położyć na... Dobra. Ale to jest do... ten, TGS-a, nie? Normalnie mistrzostwo świata, no. Po prostu podgrzejemy w takim razie chyba zwyczajnie na tej kratce, którą trzeba obmyć. Ostatecznie wygląda to tak. Przez chwilę się poparzyłem o tą kratkę. Masakra, paluch mnie boli także. Ałaj, ale to gorąco. Co to wsadzić, dobra. Zostaw, zostaw. Chcę zauważyć, że wietrze się dobrze. Znaczy tam ten ogień to daje takiego czadu, że... sobie palucha przypaliłem. Tego tu. A ten mały kudłaty stwór przed chwilą zjadł swoje jedzenie. I zobaczcie jak sępi. Teraz jak to sępi, żeby ktoś przyjechał. Brytka, nie dostaniesz nic. Tu jest jedzenie. Tu pies. Rękawica musi być. Ostrożnie, Dzibosku. Żeby to tam nie wpadło, kurwa, czarki. I bam. I tu, i ciach. Smacznego. Możemy kupić bilet między wybieram. Język polski jest już wybrany, no to bilety. I teraz tak, bilet normalny, zona ratunek. No oczywiście musimy wziąć taki bilet. Raz. Moim zdaniem cena jest dosyć... Dobra, słuchajcie, my pojedliśmy i chciałem się z wami tutaj podzielić, jak sobie radzimy dzięki naszemu panelowi fotowoltaicznemu z prądem tutaj w naszej przyczepie. A wygląda to tak, że w tym momencie, chcąc sobie odpalić laptopa i mecz, tak naprawdę mecz Ligi Narodów, ćwierćfinał czy półfinał, półfinał, Polacy już doszli do półfinału w Lidze Narodów i ten mecz się tutaj zaczyna dosłownie za chwilę na telewizji tutaj. I tak, żeby móc sobie laptopa ładować, no potrzebujemy użyć gniazdka, a że te gniazdka, które są tutaj wbudowane, to są gniazdka tak naprawdę no, z sieci, jak sobie podepniemy przyczepę z zewnątrz, to ja tutaj w naszej przyczepie zainstalowałem w tym miejscu, pod spodem mamy przetwornicę. Z przetwornicy wychodzi, jak widzicie, kabel, przedłużacz, do którego mamy podpięte, żeby mieć oczywiście internet, zasilacz od routera. Router sobie stoi tutaj w oknie, taki z takimi antenami, żeby lepiej sygnał zbierać i on nadaje nam tutaj internet do lapka, a laptop sobie też podłączony do tego przedłużacza sobie tutaj śmiga. My mamy tutaj tą przetwornicę 600 i ona taka, myślę, że 600 watt i ona tutaj powinna nam wystarczyć. Jest to pełen sinus, czyli taka przetwornica, która nie zrobi krzywdy żadnym urządzeniom. Jest tutaj, przetwarza ten prąd z akumulatora na taki prąd, jaki płynie normalnie w gniazdku, więc jest elegancko. Także Zuzia może sobie oglądać tutaj elegancko mecz, a ja jadę do sklepu. Dobra, w aplikacji pogodowej wpisujemy Sulejów. Pokazuje, że deszcz pada, ale no jeszcze nie pada. Teraz 97% i tak jeszcze przez kilka godzin. I tak, słuchajcie, jestem pod sklepem, który się nazywa jakaś Stonka, Biedronka i tak dalej, i jestem mocno poirytowany. Sklep lokalny niestety był taki zamknięty przy straży, z którego chciałem skorzystać. No i byłem zmuszony do tego, żeby robić zakupy w Biedronce. I bardzo poirytowany jestem faktem, jak się utrudnia ludziom płatność gotówkową. Tylko jedna kasa była czynna, do której była gigantyczna kolejka osób, które chciały zapłacić gotówką, i kasy samoobsługowe, w których można płacić kartą. I po prostu to, w jaki sposób dzisiejszy
świat uniemożliwia i utrudnia, no jest to możliwe, tak? Możesz sobie stać w kolejce oczywiście i przyjdzie na ciebie pora i zapłacisz sobie gotóweczką, tak? A jak zapłacisz kartą, to oczywiście jest 6 kas, do których możesz podbijać i to jest coś, czego ja w tym świecie bardzo nie trawię. A wy macie jakieś zdanie na ten temat? Dajcie cynk w komentarzu. Jakie jest wasze zdanie? No trochę wygodne to jest, ale zniewalające również. Płacenie kartą oczywiście. No ale podsumowując, reasumując, no zakupy zrobione, trochę się pobulwersowałem i nic z tym nie zrobisz, tak? Tak skonstruowany jest dzisiejszy świat. Bezgotówkowo. Na co komu szmal? Pomimo tych różnych prognoz, pogodę mamy całkiem niezłą. Słoneczka może nie ma, jakoś za wiele, choć troszkę przed chwilą promyk złapałem, że tak powiem. To chociaż nie ma już tego wiatru hardkorowego i nie leje deszcz, więc możemy sobie grzecznie kempingować. A ja postanowiłem, że się na chwilę zatrzymam, tak jak widzicie, żeby wam pokazać pewien absurd, a mianowicie tutaj jest takie miejsce nad rzeką, oczywiście Pilicą, gdzie nawieziono całą masę takiego ciemnego piachu. Trochę ogarnięto to przybrzeże, wybrzeże, przyrzecze, nie wiem jak to się nazywa fachowo, no brzeg rzeki tak trochę ogarnięto i w ogóle, żeby tutaj prawdopodobnie pogłębiono trochę, żeby tymi kajakami sobie mogli ludzie pływać, ale jest tutaj, można by rzec, bardzo fajna plaża. No i jest pewien paradoks. Czyli zakaz kąpieli. No oczywiście. Nie ma to jak zbudować kawał plaży i zakazać ludziom kąpieli. No miejscówka całkiem fajna, żeby sobie tutaj też nad wodą odpocząć. No a ten zakaz oczywiście można. Jeszcze pokażę wam taki piękny mural, który się tutaj znajduje. O, dokładnie to. A w tym miejscu wzdłuż rzeki zrobiono taki chodniczek do spacerowania, promenadę czy coś, można by to rzec. No i ruszam, jadę do Zuzanny. Zobaczymy jaki wynik meczu. A po meczu może trochę coś z rzeki skorzystamy. Jakaś kąpiel, jakieś coś. Dojechała tytkę z zakupami. Zabieram. Pies macha kitą. Kto się tak cieszy? Kto się tak cieszy? Kto tu się tak cieszy? Kto tu się tak cieszy? Kto tu się tak cieszy? Ojejku, ojejku. O ile radości. Ile radości jest w tym piesku. No, wchodzę. Jaki wynik? 1-0 przegrywamy, a teraz jest 16-18 dla nas. Dzień dobry, kolejnego dnia. Wczorajszy dzień trochę zakończył się tak niespodziewanie, dlatego no już nic nie dograłem po powrocie do przyczepy. Polacy przegrali. No nic.
jeszcze będą grali o trzecie miejsce, więc jest szansa na jakiś trofeum. A dzisiejszy dzień zobaczymy, jak przebiegnie, ponieważ no niedziela się dopiero zaczyna, jest godzina 9, Zuzia jeszcze śpi, a ja idę z Bledką na spacer. Także zapraszam na dzisiejszy dzień. No i tak, słuchajcie, śniadanko, czas zacząć. Wiem, że jestem w Polandzie wczorajszym, ale zaraz się ogarnę po rzece, to biorę stoliczek i zjemy sobie nad rzeczką. Delikatne obozowisko rozbite. Idę po Zuzannę, która szykuje właśnie jedzonko i zjemy sobie nad rzeczką. Słuchajcie, u nas na śniadanko będzie chlebek żytni 100% od lokalnego piekarza i jakiś pyszny twarożek z pomidorkiem. Oczywiście kawusia do tego. Powitanie z rzeką. Bardzo proszę. W ogóle ostatnio w tym roku, jak tutaj byliśmy, to tego kamienia nie było widać. Był taki poziom wody, że był zakryty. Taka ciekawostka. Cała tutaj ta zatoczka była zalana. Chodź piękna na śniadanko. Także słuchajcie, kochani, no słoneczko praży. Ludzi się zjeżdża, już chyba z 8 samochodów przyjechało. Także biwakowanie będzie na maksa przy niedzieli. Całe szczęście ochłodzenie nie przyszło, więc możemy sobie tutaj elegancko pochillować. Śniadanko zjedzone, jeszcze kaweczka się dopija. Czas na kąpiel. No my idziemy sobie na spacerek, a wy jak spędzacie takie wolne weekendy? Raczej leżakujecie sobie na słońcu, czy aktywny wypoczynek? Idziemy sobie, a zobaczcie, jakie drzewo wyrośnie. Poszło w drugą mańkę w ogóle. I trzy pniaki. Tu można było taką huśtawkę zainstalować. Miejsce, w którym się przechadzamy, jest w ogóle drogą świętego Jakuba. Ciekawe, pielgrzymów jeszcze tutaj nigdy nie spotkałem, ale muszą tacy być. Coś, co kupiłem wczoraj w Biedrze. Ja tam sama zrobiłam. Takie azjatyckie pierożki gyoza z warzywkami. Będziemy sobie jeść z sosem sojowym. O, pokaż, jak to wygląda. Pierożki z warzywami. Original taste ma być. Więc sobie orębujemy coś takiego. No i pomalutko będziemy się zbierać, bo godzinę mamy już.
15. Zjemy sobie, odpoczniemy chwilę i będziemy się zbierać, no bo trzeba się szykować, jest niedziela. Trzeba kwiatki podlać, kwiatki muszą dostać trochę wody, bo cały czas mamy cieplutko, około 30 stopni, jak dobrze wiecie, więc trzeba tutaj zadbać o swoją roślinność na działce i troszkę z tego słońca pouciekać. Także przed nami jeszcze jedzonko, zwijanie przyczepy i jazda do domu, słuchajcie. Także taki szybki, o, tu słoneczko do mnie wpadło, taki weekendowy szybki vlogek znad rzeki Pilicy, Kurnęc miejscowość. Zapraszam tutaj serdecznie i zapraszam również na zdrowyząd.pl. Jak już jesteście na kanale Zdrowy Ząd, to możecie też wpaść na sklep Zdrowy Ząd i być może zrobić jakieś zakupy ekologiczne do swoich domów, przyczep i innych tego typu dobytków życia. No na ten spływ kajakowy się nie wybraliśmy, a chcieliśmy sobie tak odpocząć, wychillować i w sumie jednak troszkę trzeba się zaangażować fizycznie w spływ kajakowy, więc zrezygnowaliśmy z tej aktywności, ale tutaj, tak jak wspominałem, jest obok przystań kajakowa, można sobie stąd ruszyć, spłynąć i parę godzin sobie na tej wodzie spędzić miło. Także, no co kochani, dziękuję za to, że byliście na tym filmie. Do następnego, hej!